Cześć! Dzisiaj w Akademii Hobby Horse pokażemy Wam, jak wykonać wodzę. Będzie nam potrzebny sznurek bawełniany, dwie sprzączki oraz nożyczki. Dzisiaj pokazuje Agata. Agata bierze trzy sznurki bawełniane, mogą być w różnych kolorach albo tym samym, sprzączkę i sznurki przekłada przez otwór w sprzączce. Następnie zawiązujemy supełek. I zahaczamy sprzączkę o stabilny przedmiot. Wodzę zaczynamy robić od zaplatania standardowego warkocza. Robimy to dokładnie. Jak już wodze mają odpowiednią długość, zostawiamy trochę wolnego sznurka, bierzemy drugą sprzączkę i końcówkę przekładamy przez otwór sprzączki. I robimy supełek. Zostały nam wolne sznurki, bierzemy nożyczki i obcinamy wolną część sznurka z jednej i z drugiej strony. I w ten oto sposób wodze są gotowe, możecie ich używać.